Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale związanym ze wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych. Ja jestem Sandra i zapraszam Was na następne nagranie o tym, jak będzie wyglądało wyzwanie poliglotki. Nowy rok już za kilka dni, więc już teraz odbywają się, o czym już zresztą wiecie, zapisy na wyzwanie poliglotki. Będą one trwały do 1 stycznia włącznie i można się na to wyzwanie zapisać, korzystając z linku poniżej. I już Wam teraz mówię, jak to wyzwanie będzie w tym roku wyglądać. Wcześniej było to tak, że po pierwsze dwa wyzwania polegały na tym, że ja codziennie publikowałam różne wideo na temat nauki języków, omawiając też zadania, które były na liście do wykonania. No i ja też wtedy nie wiedziałam, czy ktoś faktycznie robi te zadania, czy nie robi i jak w ogóle Wam idzie. Więc w tamtym roku wyglądało to już troszkę inaczej, ponieważ po raz pierwszy właśnie były zapisy na to wyzwanie faktycznie. I wtedy już nie robiłam codziennie nagrań, ale wysyłałam codziennie maile pomagające wytrwać ten czas. W tym roku będzie podobnie niż w zeszłym roku, ale jednak trochę inaczej. Otóż w tamtym roku też wysłałam listę z zadaniami i każdy sobie mógł wybrać, jakie zadanie będzie robić. Natomiast w tym roku już nie ma takiej możliwości. Także każdy będzie miał codziennie takie samo zadanie. I postanowiłam zmienić tę formułę tego wyzwania, dlatego że ja wiem, że wiele osób wybierało sobie takie zadania, jakie dla nich były najłatwiejsze, albo takie po prostu, żeby tylko zrobić cokolwiek, ale niekoniecznie to wtedy pomagało, ponieważ na takich listach były różne zadania, tam były różne pomysły na naukę języków i niekoniecznie też takie, które są mega, mega efektywne. Natomiast podczas tego wyzwania chciałabym bardziej o to zadbać, żeby wszyscy wykonywali takie efektywne ćwiczenia. Więc dlatego ja codziennie takie ćwiczenia będę wysyłać o 5 rano, więc każdy takiego maila o 5 rano dostanie. Jeśli oczywiście się zapisze na wyzwanie. I jeśli oczywiście mój mail nie pójdzie do spamu albo do jakichś innych zakładek. Także gdyby ktoś czegoś nie dostał kiedyś, to nie moja wina, to znaczy, że ten mail gdzieś się zgubił w jego skrzynce. Więc tak, po zapisaniu się na wyzwanie, każdy otrzymuje zasady wyzwania oraz kalendarz na wyzwanie z łańcuszkiem systematyczności i taki krótki plan wyzwania. Wyzwanie będzie trwało 21 dni i na tym planie jest napisane, na co każdy z tych dni będzie poświęcony, czy na czytanie, czy pisanie, czy mówienie. Tak bardzo ogólnie tam jest to napisane. I także możecie tak mniej więcej się spodziewać, co będzie danego dnia ćwiczone. Ale nie jest tam napisane, jakie to będą zadania. Te zadania będę codziennie wysyłać o 5 rano. I po prostu każdego następnego dnia będzie przychodziło nowe zadanie. I to będą różne zadania właśnie z różnych dziedzin. Raz czytanie, raz słuchanie, raz pisanie, raz mówienie. I one będą dosyć takie konkretne i teraz może się Wam wydawać, hej, że jak to jedno zadanie dla każdego, skoro ludzie na różnych poziomach zaawansowania biorą udział w tym wyzwaniu. Ano dlatego, że każde zadanie będzie można zrobić na różnych poziomach zaawansowania. Każdy zrobi je tak, jak potrafi, a właściwie nie tyle jak potrafi, co na ile... No tak, mogę powiedzieć tak, jak potrafi, ale trochę lepiej niż potrafi oczywiście. Żeby za każdym razem był jednak jakiś postęp, nie? Więc za każdym razem w mailach ja też będę pisać o tym, jak osoby na różnym poziomie zaawansowania mogą dane zadanie wykonać, więc myślę, że tutaj nie powinno z tym być żadnego problemu. Nie bójcie się, każde zadanie jest do zrobienia na przeróżnych poziomach zaawansowania, także nie ma tutaj co mówić, ja nie dam rady, nie, ja tego nie umiem. No. I zapisując się również na wyzwanie, dostajecie zasady wyzwania i tam też jest moja prośba o to, żeby w mailu zwrotnym po prostu do mnie napisać, z jakim językiem bierzecie udział w wyzwaniu. Mnie to jest tylko potrzebne po prostu do tego, żeby wiedzieć mniej więcej, jak te języki są rozłożone. Natomiast to nie jest takie wyzwanie, jak na przykład moje poprzednie wyzwanie słuchanie albo wyzwanie pisanie, gdzie to mnie wysyłaliście zadania i
które to ja zadania też sprawdzałam, tylko zresztą wyzwanie poliglotki, to noworoczne, to jest bardzo duże wyzwanie, tam jest przeważnie sporo osób zapisanych i ja nie mogłabym sprawdzić kilkuset albo kilku tysięcy maili i zadań, także to by było niemożliwe, więc tym razem podczas tego dużego wyzwania tak nie jest. No a poza tym ja też nie każdy język znam, więc też nie mogłabym tego sprawdzać, nawet bardzo, bardzo chcąc. Więc tylko jeden raz proszę Was o wysłanie maila zwrotnego właśnie z informacją, z jakim językiem bierzecie udział w wyzwaniu. Zawsze do tej pory było tak, że ja też brałam udział w wyzwaniu czynnie i też pracowałam nad jakimś moim językiem. Za pierwszym razem to bodajże był włoski. Za drugim razem to był chyba angielski i teraz w tamtym roku w styczniu to był język hiszpański, o ile dobrze pamiętam, tak, to był hiszpański. Natomiast w tym roku też już zdecydowałam się na pewien język, no ale na razie jeszcze Wam nie powiem. Na pewno dowiedzą się tego osoby, które będą brały udział w wyzwaniu. Natomiast myślę, że pozostałe osoby, które nie będą zapisane na wyzwanie, dowiedzą się o tym po wyzwaniu już, kiedy po prostu nagram podsumowanie tego wyzwania. Także myślę, że publicznie tego ogłaszać na razie nie będę. Okej, także jeszcze raz, na wyzwanie można się zapisać w linku pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link, jeśli ktoś oczywiście ma ochotę, do zakupienia dziennika językowego, w którym znajdziecie kilka stron do samodzielnego druku, które można co miesiąc drukować i w taki sposób planować i też monitorować swoją naukę języków i postęp. No i ponownie również do końca roku są dostępne webinary, jak szybko uczyć się niemieckiego, gramatyki niemieckiego i jak szybko uczyć się gramatyki angielskiego w niższych cenach. Także zapraszam też do tego linku pod filmem. Pierwszy jest z zapisami do wyzwania, a drugi jest właśnie z dziennikiem językowym i z webinarami. No i myślę jeszcze, że jutro albo pojutrze zrobimy sobie jeszcze live tutaj na YouTube. I zrobimy sobie takie podsumowanie roku, plany na przyszły rok, gdzie Wam troszkę też o tym opowiem. Ja za bardzo nie lubię opowiadać o moich planach, ale niektóre rzeczy mogę zdradzić, bo czemu by nie? Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za to, że poświęciliście mi te parę minut. Mam nadzieję, że wyzwanie Wam się spodoba i że będziecie ze mną pracować nad tym swoim językiem obcym i że się nie będziecie zniechęcać. Tylko wręcz przeciwnie, to wyzwanie jest oczywiście po to, żeby każdemu dodać otuchy i motywacji na początku roku do tego, aby się uczyć swojego języka. I bo wiadomo, jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi i że po prostu to się bardzo często kończy źle. I ja Was w tym trochę chcę wesprzeć, ale nie tylko. Chcę Wam również pokazać sposób, w jaki można się tych języków uczyć trochę inaczej. Więc jakby restrukturyzujemy całą naukę Waszą języka. No i też jest to wyzwanie po to, aby nie tylko zmotywować się na początku roku, ale też po to, aby zacząć naprawdę z przytupem, czyli nie tylko robić coś mozolnie dzień po dniu, ale poświęcić ten pierwszy miesiąc na to, żeby naprawdę efektywnie ten język rozwijać i żeby ta jego znajomość skoczyła o jakiś tam stopień przez ten miesiąc. Żeby pojawiło się kilka nowych umiejętności, żeby pojawiły się nowe wyrazy, ale przede wszystkim nowe umiejętności jednak. Także mam nadzieję, że będziecie nad tym ze mną pracować. No i to tyle. Także trzymajcie się, uczcie się, chociaż na razie jeszcze możecie sobie zrobić małą przerwę, bo zaczynamy 2 stycznia o 5 rano. No i tyle. Do zobaczenia na live'ie. Pa, pa.